Za nami 21. zimowe igrzyska abstynentów. W Brennej zawody te organizowane są od 9 lat. 21. igrzyska zimowe to są już w tym roku i rozpoczęcie było w miejscowości Kamesznica, gdzie proboszczem był wówczas ksiądz prałat Władysław Zonzel. On jakby tą inicjatywę jest ojcem przestępcy tej inicjatywy, zawsze ją promował, firmował, miał nad nią patronat. No i od 9 lat tradycja jest kultywowana w Brennej. Wiele lat wspierało nas stowarzyszenie. Od początku wspiera i jest współorganizatorem gmina Jasińca. Ona nam współfinansuje część zadania. Jest to gmina zaprzyjaźniona, chętnie współpracująca z nami. Jest nam bardzo z tego powodu przyjemnie, że ktoś nas wspiera. Mamy dużo kategorii, aczkolwiek dzisiaj z uwagi na fakt, że było mało śniega i tutaj jest tylko troszkę ośnieżone, znaczy no, przyzwoicie ośnieżony jest stok, bo jest dośnieżony przez pana Zbyszka, ale ogólnie w Brennej już nie ma śniegu, prawda? Ludzie wystraszyli się, bo jeszcze miałam telefony rano, że nie przyjadą, bo nie ma śniegu. Pomimo namawień, no chcieli, ale no, poukładali inaczej. Pogoda wystraszyła. Natomiast no, jest i tak moim zdaniem sporo ludzi, bo tutaj widzę, że jest na każdej dyscyplinie jest troszeczkę pozapisywane osób, chętnych uczestników do startowania, także oprócz zjazdu slalom gigant mamy rzut śnieżką, mamy lepienie rodzinne figur ze śniegu i mamy zjazd na jabłuszku. To jest chyba najbardziej wesołe. Tradycyjnie zimowe igrzyska rozpoczęły się mszą świętą, a dopiero później przyszedł czas na sportowe konkurencje, które odbyły się na stoku narciarskim Stary Groń w Brennej. Zimowe igrzyska abstynentów to rodzinne spotkanie promujące życie w trzeźwości. Tego typu akcji nie brakuje w ciągu całego roku. No, obejmując też duszpasterstwo trzeźwości, przejąłem tutaj odpowiedzialność też taką za współorganizację tych wspaniałych inicjatyw, które są. Także cieszę się, że są kontynuowane. Ja tutaj widzę przede wszystkim jako działanie takie preferencyjne przeciwko właśnie uzależnieniu od alkoholu. I idealnie, że są tutaj dzieci, są młodzież i myślę, że to jest jakaś nadzieja, że można właśnie w taki sposób trzeźwy pięknie przeżywać właśnie swoje życie. Znaczy tak, są tak zwane jarowiska, myślę, że to jest znane w Brennej Leśnicy. Ma to trochę inny charakter taki bardziej zabawowy i też jakieś konkurencje tam są. To jest w lecie, w sierpniu. W zeszłym roku obchodziliśmy okrągłą 20. rocznicę jarowisk. Są też inicjatywy modlitewne, na przykład za tydzień podejmujemy 3-dniowe rekolekcje, właśnie trzeźwościowe. I też będzie za miesiąc droga krzyżowa trzeźwościowa Brzezińca, terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.